absolutnie pierwszoligowym graczem na scenie międzynarodowej. Francja, tak? Jak to często bywa, że... Także wyżywanie, tak? Napoleońskie wskrzesi przynajmniej czasy. Zresztą się z niego podśmiewują z tego względu. I z jednej strony dodaję, że bardzo, bardzo był krytykowany u siebie w prasie francuskiej za zbliżenie z Trumpem, które miało miejsce tak gdzieś miesiąc temu w czasie jego wizyty w Stanach. W związku z tym teraz, kiedy może skrytykować sojusznika Stanów Zjednoczonych, no to bardzo bliskiego, jeżeli nie najbliższego na Bliskim Wschodzie, najbliższego na Bliskim Wschodzie, no to czyni, tak? Więc wydaje mi się, że to jest traktowanie po to, żeby jakoś zbalansować, zrównoważyć swoje działania wobec francuskiej opinii publicznej, bardzo antyamerykańskiej i antyizraelskiej. Poza tym ma też bardzo wielu wyborców, którzy pochodzą z Bliskiego Wschodu i za Izraelem specjalnie nie przepadają. Także wydaje mi się, że te dwa czynniki głównie decydują, a co zrobi reszta Unii Europejskiej, a to będzie różnie. Jedni będą głośniej, drudzy będą się ciszej zachowywać i tyle. Także wydaje mi się, że to nie jest kwestia jego moralnego jakiegoś wzburzenia, tylko po prostu bieżącej polityki. Ryszard Czarnecki w rozmowie politycznej w Polskiej Radio 24 powiedział, że również duży znaczenie ma fakt, że większość, że powiększyła się liczba mieszkańców muzułmańskich w krajach europejskich. I to jest też ukłon w ich stronę. Co nawet nie do końca dochodziło, to jest tak jak wspomniał pan redaktor, Francja jest od wielu lat najbardziej antyizraelskim krajem w Europie i najbardziej krajem proarabskim, a wynika to z... Chcieli zniszczyć, proszę państwa, Kościół katolicki, myśleli, to chcieli, no myśleli, że uda im się to, bo pół za darmo, firma Orange za darmo, tu T-Mobile za darmo, a potem co jedna firma chwyciła, wiesz, jako ta pajęczyca, pożyczki lichwiarskie tu za darmo, potem, wiesz, do ciebie dzwonią po dwóch latach, zmieniają adresata, wierzycieli zmieniają sobie, dane osobowe zabierają, a tu jest ochrona danych osobowych, proszę państwa, i nie ma. Piękny przykład dała Lady Gaga, która nic nie chce, samochodu nie chce, mieszkania nie chce, przebiera się, występuje i w internecie jest też. Zapraszamy serdecznie, buziaczki przesyłamy, proszę państwa, lichwiarzom wszelkim. Profi Kredyt z Bielsko-Białej, z Takto Finanse z Wrocławia, Pol Kredyt, proszę państwa, rzekomo hojnej i szczodrej. Radio Kuncika. Mamy takie komentarze. To też jest troszkę niewygodne dla wielu krajów zachodnich. No ludzie boją się prawdy. Jezusa się bali, to musieli go zabić. Ale żeby go zabić, to nie było łatwo, bo trzeba by go było czy obśmiać, czy jakoś tak, wiecie państwo. Robota wie żydowska po żydowsku, z drugiej strony diabla w nocy po kwiekeniu. I właśnie chciałam o to zapytać, ponieważ super ekspresja w Sobianie rozmawia z tym, że świat nie uznaje de facto Jerozolima jest pochylny. Chcą się o nią z Arabami od lat. Potem walczą, bo Arabowie w swojej większości nie są w stanie przystać na to, aby ona oficjalnie stała się stolicą, a nie mały Tel Awiw. Kłócą się dlatego, że ma ona znaczenie ogromnie ważne dla tych dwóch religii, tych dwóch grup etnicznych. I jeżeli dwa narody mieszkają bardzo odrębne na jednej ziemi, to zawsze... Nasza dzielnica Maryja. Także dlaczego Donald Trump? To dlatego, że to była jedna z jego obietnic wyborczych, a on po prostu teraz odhacza tak na liście poszczególne obietnice wyborcze. Z tego co pamiętam, ostatnio opublikowano wyniki badań mediów amerykańskich. 90% wiadomości negatywne, a jego dobra. Obietnice złożył w
zagranicznej zawsze No tak się mam kiemeleczku. No kiedy nie ma bielek? Yeah.
zachuj o tym, tym, tym. No, piszę tu adres, no. Serdecznie na 7 czerwca w czwartek szkoły katolickie, uczniów szkół średnich katolickich oraz tych placówek, którym patronuje święty Jan Paweł II, na uroczystą mszę świętą o godzinie 12 do sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Ten dzień jest również dniem odpustowym w naszej świątyni. Jest to kolejna rocznica ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Po mszy świętej 7 czerwca o godzinie 12 zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na posiłek i warsztaty medialne. Zakończenie przewidujemy około godziny 17. Zapisy i informacje w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II pod numerem telefonu 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247, a także można zapisać elektronicznie adres sanktuarium@radiomaria.pl. Powtarzam, sanktuarium@radiomaria.pl. Wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa. Zapraszamy szkoły katolickie, zwłaszcza te, którym patronuje święty Jan Paweł II. Profesorzy, uczniowie szkół średnich katolickich. Niech Pan Jezus Was błogosławi. Jest 8:30.
Maria, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold, i zapraszam na poranną katechezę. Dzisiaj, jak w każdą środę, będzie to katecheza z cyklu Nauczanie świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie. Dzisiaj proponujemy wysłuchanie homilii, którą wygłosił 2 czerwca 1991 roku w Rzeszowie. Radio Concita, Tok FM. Przykład, proszę Państwa, brać trzeba z naszej Lady Gaga.